może Pan przygotować podczas tej kampanii oraz ewentualnie po uzyskaniu dobrego wyniku? No, zakładam, bo staram się dzisiaj, wszyscy kandydaci się starają o te głosy, jeździmy, spotykamy się z mieszkańcami. Ja akurat na taką bardzo aktywną kampanię wśród ludzi postawiłem, bo nie organizuję różnego rodzaju eventów, nie biegam po Sejmie z szablami, żeby komuś wymachiwać czy wzywać na pojedynki, ale spotykam się właśnie wśród ludzi. Przyjeżdżam do mniejszych i większych miejscowości dzisiaj, Wieruszów, wskazuję na pewną symbolikę właśnie tutaj w Wieruszowie, miejscowości, gdzie spotykały się zabory kiedyś historycznie. Tutaj właśnie Wieruszów pokazał, jak można łączyć różne mentalności, różne historie i rozwijać się. To jest taki dobry przykład dla Polski. I myślę, że prezydent powinien właśnie pełnić rolę takiej osoby, która łączy różne środowiska. Sam z siebie nie jest reprezentantem żadnej opcji politycznej, ale właśnie powinien starać się wypośrodkowywać te poglądy i podejmować decyzje, które będą łączyć. Powinien być aktywny w takich kilku dziedzinach. Naturalnymi jego obszarami kompetencji jest obronność, sprawy międzynarodowe, wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, ale również takie kwestie jak demografia, jak spowodować, żeby Polacy nie wyjeżdżali tak jak dotąd za granicę za pracą, czyli poprawa warunków do prowadzenia firm tutaj u nas, aby ludzie młodzi, zwłaszcza ci wchodzący teraz w nowy, w ten wyższy demograficzny, mogli zakładać tutaj firmę, cieszyć się lepszymi niż do tej pory warunkami do właśnie poruszania się na rynku pracy. Stąd proponuję, aby wprowadzić taki progresywny ZUS, bo jak pytam młodych, czego najbardziej się boją, żeby założyć firmę, to właśnie tych obciążeń ZUS-owskich. Czyli dochodzilibyśmy do pełnej składki ZUS dopiero po 5 latach. Czyli byłoby łatwiej, było więcej czasu, mniej tych obciążeń na początku prowadzenia działalności gospodarczej, ale również bardzo mi zależy na wspieraniu polskiej rodziny poprzez różnego rodzaju ustawy tworzące lepsze warunki dla rodziny. Myślę tutaj już o tym, co się udało zrobić, czyli wydłużeniu urlopu rodzicielskiego. Minister Kosiniak-Kamysz był bardzo aktywny, ale potrzebujemy dalszych ustaw, żeby rodziny wielodzietne nie musiały płacić podatku dochodowego. Bo to jest taka zachęta do tego, żeby rodziło się w Polsce więcej dzieci. Skoro Polki chcą rodzić dzieci na wyspach, to znaczy, że tu nie chodzi jak gdyby o obawy tylko dotyczące modelu rodziny, bo z reguły dzisiaj jest to już model 2 plus 1 bardzo często, ale musimy tworzyć właśnie podstawy ekonomiczne do tego, żeby rodziny były w lepszej sytuacji. Także generalnie bardzo mocno sygnalizuję potrzebę demograficzną, zwłaszcza dla młodego pokolenia, aby nie musiało wyjeżdżać do pracy na zmywak czy na budowę do Niemiec. Dziękuję bardzo za komentarz. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.